chciałem rzeczywiście podzielić się tym tematem. Jest to temat, myślę, tak bardzo szeroki, że zresztą, gdy zacząłem patrzeć na te błogosławieństwa, które czytamy i później dalej, kazanie na górze, to zrozumiałem, że te błogosławieństwa to dopiero wstęp. To dopiero wstęp, a całe konkrety to później jest następne rozdziały. I właśnie jeśli chodzi o błogosławieństwo dotyczące czystego serca, to właśnie zrozumiałem, że te następne wykłady, one będą właśnie dotyczyły naszego serca, naszego czystego serca. Chciałbym dzisiaj mówić o potężnych konsekwencjach tego, że mamy czyste serca. Ja jeszcze dzisiaj, tutaj będąc teraz w ławce, jak gdyby na nowo sobie to uświadomiłem, że to błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać, że to nie jest coś, co zrobiło się, czy dokonało się w naszym życiu jednorazowo, ale ja to rozumiem w ten sposób, bo inne tłumaczenie mówi nam też błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. I tak zrozumiałem też przez to, że to nie jest jakiś jeden proces, przez który się przechodzi i po prostu jesteśmy oczyszczeni i będziemy oglądać Boga kiedyś w przyszłości, ale chodzi tutaj o coś, co trwa, bo czytamy błogosławieni czystego serca, czyli ja rozumiem, że tu jest pewien proces czystego serca, coś, co trwa cały czas. Nie błogosławieni oczyszczeni, ale błogosławieni czystego serca. Cały czas coś, co dotyczy naszego życia od momentu, kiedy staliśmy się własnością Bożą. Bo my wiemy, że oczyszczenie przychodzi poprzez wyznanie grzechów. Ale my wiemy, że ludzie chodzą dzisiaj do kościoła, wyznają grzechy, ale robią to samo, tak? I nie mają pokoju z Bogiem, nie mają mocy zwycięskiego życia, żeby prowadzić życie wolne od grzechu. Ale tutaj nie chodzi o samo tylko wyznanie jakieś jednorazowe, ale przede wszystkim trzeba jak gdyby wejść przez tą wąską bramę, czyli upamiętać się, odwrócić się od grzechów, zaprosić Pana do swojego życia, czyli na nowo się narodzić. I taki człowiek, jak Boże Słowo mówi, więcej już nie grzeszy, gdyż posiew Boży jest w nim. Inaczej mówiąc, nie ma w zwyczaju, aby grzeszył taki człowiek, tak jak grzeszył wcześniej, kiedy jeszcze Pana nie miał w sercu, kiedy nie przyjął go do serca. Ale to, co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to, że od momentu, kiedy przyjęliśmy Pana, kiedy Jezus Chrystus stał się naszym Zbawicielem od naszych grzechów, tak? Od tego, żeby nie grzeszyć, żeby nas wyzwolić z grzechów, z mocy grzechu, ale od tego, żebyśmy mieli czyste serce. Od tego momentu, kiedy przyjęliśmy Pana do naszego serca, tak jak Boże Słowo mówi, tak jak przyjęliście Go, tak w Nim chodźcie. Chodzi o to, żebyśmy teraz codziennie z Nim obcowali, oglądali Go codziennie. Nie chodzi o to, że w tym błogosławieństwie tak czytamy, że będziemy oglądać kiedyś Boga twarzą w twarz, bo to jest prawda, będziemy Go oglądać. Ale Boże Słowo mówi, że możemy Go oglądać teraz. Tak jak oglądał Go na przykład Mojżesz. Kiedy wyszedł z Egiptu, jest powiedziane, on trzymał się bowiem Go tak, jakby Go widział. Więc my również możemy się trzymać Pana tak, jakbyśmy Go widzieli. Chodzi o takie patrzenie przez wiarę. My nie widzimy Jego twarzy, ale kiedy patrzymy w Jego Słowo, kiedy modlimy się, kiedy czytamy Jego Słowo, możemy Go widzieć oczyma wiary. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, otwórz me oczy, o Panie, chcę widzieć Ciebie, tak? Po co to śpiewamy? Bo chcemy widzieć Pana. Ale tak naprawdę podstawą tego wszystkiego jest nasze czyste serce. Inaczej chciałbym to jak gdyby dalej posunąć. Jest to uświęcone życie. Bo Boże Słowo mówi, że dążmy do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez uświęcenia.
bez uświęconego, oddzielonego dla Pana życia nikt nie ujrzy Pana. I chciałbym dzisiaj mówić troszkę na temat rezultatów właśnie uświęcenia, czyli tego uświęcenie to jest nic innego jak oddzielenie od grzechu. To jest po prostu proces oczyszczania z tych wszelkich resztek, z wszelkich, jak Boże Słowo mówi, zmarszczek, domieszek w naszym życiu. Cokolwiek w naszym życiu jeszcze Pan nam objawia. Kochani, Boże Słowo mówi, że jeżeli pierwszy taki rezultat, który jest rezultatem naszego uświęcenia, które jest wynikiem Bożego działania, ale też naszej odpowiedzi, naszej współpracy z Bogiem. Boże Słowo mówi nam w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 20 i 21 werset. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Kochani, czytamy tutaj, że w Domu Bożym, jeszcze w Starym Zakonie, w Testamencie, w świątyni były naczynia gliniane, były naczynia złote, srebrne. I jedne służyły do celów zaszczytnych, a inne służyły do celów takich pospolitych właśnie. Więc kochani, te złote, które były oczyszczone, które były ze szczerego złota, one były w miejscu świętym i w miejscu najświętszym. One były po prostu w bezpośredniej obecności Pana. Bezpośredniej obecności. Tam nie było innych naczyń. Tam były tylko złote, te właśnie srebrne, złote naczynia. Bezpośredniej obecności Pana. I kochani, a te pospolite, to one były w przeciągu. One służyły do innych rzeczy. I teraz, kochani, Boże Słowo mówi, porównuje te naczynia do naszego życia. My również, jest Boże Słowo, tak powiada, jeśli się kto wtedy czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. A więc pierwsza rzecz, która jest rezultatem uświęcenia, czystości naszego życia, naszego serca, jest to, że będziemy mogli oglądać Pana. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądają Pana. Tak jak te naczynia były w miejscu najświętszym, świętym, możemy oglądać Pana. Będziemy widzieć i będziemy słyszeć Pana. Te naczynia były świadkiem tego, jak Pan rozmawiał z arcykapłanem, który wtedy pełnił służbę. Kochani, dzisiaj już nie mamy żadnych naczyń. To my jesteśmy tymi naczyniami. Pan uczynił nas naczyniami w swojej świątyni, którą odbuduje, i dostęp do Niego, do Jego bliskości mają w sposób szczególny ci, którzy mają czyste serce. Oni oglądają Pana. Natomiast jeżeli nie mamy czystych serc, to trudno nam będzie oglądać Pana. Możemy śpiewać, otwórz me oczy, Panie, ale Pana nie będziemy widzieć, dopóki nasze serce nie będzie czyste. Jeremiasz w 15 rozdziale mówi o również takim niesamowite jak gdyby stwierdzenie Boga. W 15 rozdziale, 19 wiersz, mówi Bóg do niego tak. Dlatego tak mówi Pan, jeśli zawrócisz, inne tłumaczenie mówi, jeśli nawrócisz się do mnie i ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. A więc, kochani, tutaj jest pewien jak gdyby zaproszenie do tego, aby się oddzielić, aby się uświęcić, aby oddzielić się dla Pana, aby szukać Jego oblicza.
aby się zwrócić do Niego i usunąć od siebie to, co jest pospolite, a dać to, co jest cenne w oczach Bożych. Wtedy będziemy Jego ustami. Kochani, to jest takie błogosławieństwo, rezultat tego uświęcenia. A więc bycie użytecznym dla Pana w służbie, jeżeli jesteśmy czystego serca. Drugi taki rezultat, to czytamy w Psalmie 24. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu, czyli w Jego obecności. W Jego obecności. My wiemy, Mojżesz poszedł na górę Pana. Wielu mężów chodziło na górę Pana, oglądało Jego obecność. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. A więc tutaj jest jak gdyby dalsza konsekwencja naszego czystego, uświęconego życia. Jest to błogosławieństwo. Myślę, że każdy z nas go chce mieć. To jest słowo, które mieści w sobie wszystko. To jest po prostu to, co nam jest do życia potrzebne. Błogosławieństwo. Jest powiedziane, ten, kto ma czyste dłonie, niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięga obłudnie. Czyli dłonie, serce i usta. Czyste. Boże Słowo mówi nam, abyśmy w Nowym Testamencie, abyśmy wznosili nasze ręce bez gniewu i bez swarów. Nie chodzi o te ręce, które tutaj teraz podnoszę w geście modlitwy, ale to chodzi o te duchowe ręce, o nasze duchowe życie, tak? Bez swarów i bez gniewu. Wiecie, czyste serce, jak było na ostatnio mówione, ja zapamiętałem to, że to jest serce, które jest takie same, jednolite. Wszędzie jest takie same. W domu, w zborze, w szkole, w pracy. My wiemy, że w zborze no może zachowujemy się jakoś tak inaczej niż w domu na przykład, tak? Gdy jesteśmy sami z żoną, gdy może są jakieś sytuacje. O, gdy ktoś jeszcze w naszym domu jest jakiś gość, to też się inaczej zachowujemy, tak? Nie pozwalamy może dopuścić do naszego życia, żeby jakaś złość, jakiś swar, jakiś gniew się ujawnił. Zachowujemy się statecznie, no bo jakoś chcemy wyjść z twarzą, tak? Myślę, że tak jest podobnie w zborze, gdzieś się znajdujemy. Ale kochani, jak to jest właśnie, gdy jesteśmy sami gdzieś w domu, gdzie dzieci zdenerwują, żona zdenerwuje, mąż zdenerwuje. Czy wtedy też jesteśmy takimi? Ale tutaj właśnie czytamy, kto ma czyste ręce. Ten, kto bez gniewu i bez swarów wznosi do Boga swoje ręce. I będę jeszcze wracał do tego, odnośnie właśnie tego, czy jak się zachowujemy w różnych miejscach. Ale jeszcze chciałbym do następnego punktu, jak gdyby rezultatu tego uświęcenia, tego oddzielenia, bo jest jeszcze bardziej doniosły i donioślejszy cel uświęcenia. O tym pisze Paweł w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Kochani, mowa tutaj jest o tym, że jesteśmy zaręczeni z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę jaką? Czystą. Dziewica czysta to ta, która nie daje się po prostu niczym zanieczyścić, ale oczekuje, przygotowując się na oblubieńca. W objawieniu czytamy w 19 rozdziale od 6 do 8 wiersza, że nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. My wiemy, że
Biblia nazywa Kościół oblubienicą, czy tą część Kościoła, która była gotowa, która przygotowała się właśnie jako oblubienicę. I jest powiedziane, że dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Kochani, czym jest właśnie bisior? Bisior to jest coś, co jest inne niż kiedy się nawracamy, kiedy każdy nawraca się do Pana, to każdy z nas otrzymuje płaszcz sprawiedliwości. My wiemy o tym, że Bóg zdejmuje nasze brudne szaty i daje nam płaszcz sprawiedliwości. I to jest właśnie moment naszego zbawienia, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni nie z uczynków, ale jesteśmy zbawieni z łaski, usprawiedliwieni z łaski i ten płaszcz sprawiedliwości Bóg nam daje. Później możemy to czytać w Efezjan, gdzie Paweł mówi, abyście przyodziali pancerz sprawiedliwości. Coś, co nas chroni przed atakami diabelskimi, wszelkie oskarżenia. To jest nasza sprawiedliwość, nasze zbawienie. Ale kochani, tutaj czytamy, że bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Kochani, list do Efezjan mówi, że my z uczynków zbawieni nie jesteśmy. Jesteśmy zbawieni z łaski, ale przeznaczeni jesteśmy do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków. Zbawił nas, przeznaczył nas do dobrych uczynków. I te uczynki, kochani, one już wynikają nie z naszej siły, nie z naszego starania się, jakbyśmy, nie wiem, ale one wynikają z bliskiej relacji z naszym Panem. Tak jak Boże Słowo mówi, że kto trwa we mnie, Pan Jezus mówi, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc te uczynki, te sprawiedliwe uczynki, one wynikają z trwania w bliskiej relacji z naszym Panem. Takie szczere oddanie się. Tak jak tutaj było powiedziane właśnie, żeby nasze myśli nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Szczere oddanie się Jemu, trwanie w Jego miłości. Inne wersety właśnie w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana mówią, żebyśmy trwali w miłości Jego. Ten wydaje wiele owocu. I kochani, On w tym, Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale w pewnym momencie mówi, że już nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi, dlatego że wszystko, co usłyszał Pan Jezus od Ojca, to nam objawił. Nic nie zataił. Szczerze wszystko wylał przed swoimi uczniami. Nie miał żadnej tajemnicy. A więc jego serce było całkowicie otwarte, oddane uczniom. Można powiedzieć, że było to najbardziej intymne określenie dotyczące Pana Jezusa i uczniów, wyrażające tą właśnie relację taką bliską. Ale kochani, my czytamy w Bożym Słowie, że jest jeszcze bliższa relacja niż przyjaciel. To jest relacja męża i żony. Relacja męża i żony. I my czytamy o takiej relacji, jaką ma Pan Jezus ze swoim Kościołem. Jest to przyrównane do relacji męża i żony. I czytamy o tym właśnie w Efezjan w 5 rozdziale. I czytamy o tym, może przeczytajmy właśnie fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I tutaj to jest później porównane do Chrystusa i Kościoła w 32 wierszu. A więc, kochani, jest ta relacja przedstawiona i tutaj właśnie poprzez to, że Kościół trwa w Chrystusie, Kościół ma taką bliską relację, tak jak mąż z żoną, w takiej bliskości. Pan Jezus sam troszczy się o to, aby Kościół był uświęcony, aby był oczyszczony kąpielą wodną przez Słowo. A
aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest cel relacji, jaką ma Pan Jezus z Kościołem i z Jego oblubienicą, którą przygotowuje, która przygotowuje się na czas ślubu, na czas zaślubin. Teraz są zaręczyny, ale celem właśnie uświęcenia to jest oblubienica całkowicie oddana swojemu oblubieńcowi, która ma niepodzielone serce dla kogoś innego, ale ta, która wydaje owoce, ta, która ma bisior, ta, która ma sprawiedliwe uczynki, które wynikają z tej głębokiej relacji, jaką mają między sobą. To nie Pan przystosowuje się do nas, tak jak się chodzi na przykład, nie wiem, w narzeczeństwie, ponieważ mówimy o zaręczynach, to nie obydwaj jak gdyby dostosowują się jeden do drugiego, jak to później no, mierzą się i wypatrują, co, jaki sposób mogę się dostosować do oczekiwań, jak mogę zaspokoić oczekiwania mojej partnerki i tak dalej. To później w małżeństwie, prawda, cały czas jest to doszlifowywanie się, ale tutaj, kiedy chodzimy z Panem, to Pan nie dostosowuje się do nas. Pan nie dostosowuje się. Jest tylko jedna strona, która się musi dostosować. My musimy się dostosować do Pana. Bo Pan ze swojej strony wszystko zrobił. On zakosztował wszystkiego. On skosztował, co to znaczy przeżywać wszelkiego rodzaju doświadczenia. Nie było takich doświadczeń, które by człowiek nie mógł przeżyć. Dlatego rozumie nas doskonale i dlatego może się z nami utożsamić. On wszystko przeżył. Nie ma takiej sytuacji, której byś ty, bracie, ja i droga siostro przeżywała, której Pan nie przeżył. Wszystko przeszedł. Ale teraz my mamy się dostosować do Niego, do Jego charakteru, do Jego natury, do Jego świętości. Dlatego, że On chce mieć dziewicę jaką? Czystą. On chce mieć czystą. Tam na ślubie nie będzie żadnej nieczystości. Nie będzie żadnej nieczystości. Jest powiedziane, że tam nic nieczystego nie wejdzie. I dlatego jesteśmy powołani do tego, aby żyć jakim życiem? Świętym życiem. Aby dążyć do tego. I tu jest powiedziane jeszcze podczas uwielbiania, przypomniał mi się słowo, że to umiłowanie oczekując tego, czego? Wesela, spotkania z Panem. Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Starajcie się. To jest nasza rola, aby przystosować się, aby dostosować się do Pana, upodobnić się do Niego. Zresztą On nas przeznaczył do tego, abyśmy byli tak jak On. Tak jak On. Właśnie. Kochani, kiedy mówimy, że naśladujemy Pana, to również powinniśmy naśladować Pana w czym? W tym, w jaki sposób On żył zwycięskim życiem. W jaki sposób On żył uświęconym, oddzielonym życiem. Ostatnio właśnie się na tym zastanawiałem i wiem, że w tym procesie uświęcenia, oddzielenia Pan Jezus, chociaż był Bogiem, był również w pełni człowiekiem, ale On w pełni korzystał z mocy Ducha Świętego. I On po prostu modlił się o to, żeby nie wyjść z tego prowadzenia Duchem Świętym. Dlatego jest powiedziane, że On modlił się ze łzami w modlitwie, z wielkim wołaniem, aby Go Bóg zachował od śmierci, czyli od konsekwencji grzechu. Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I On modlił się o to, żeby nie wyjść z prowadzenia Ducha Świętego. Kiedy On zaczął służbę, to On wszedł w to prowadzenie Ducha Świętego i to prowadzenie Ducha Świętego zaczęło się, kiedy zaczął pościć. Pan Jezus, kiedy zaczął swoje ciało całkowicie podporządkowywać pod wolę Ojca i prowadzenie Ducha Świętego. 40 dni postu to ma jakieś znaczenie, bracia i siostry. Kiedy człowiek zaczyna pościć, to jego ciało się absolutnie poddaje pod prowadzenie Boże. Ale kiedy
jest powiedziane, że żądze ciała biorą górę, to my nie jesteśmy w stanie tego pokonać, jeżeli nie używamy mocy Ducha Świętego, bo mamy duchem sprawy ciała przezwyciężać, tak? Pan Jezus już na samym początku służby wszedł w tą rzekę, w to prowadzenie Ducha Świętego i On modlił się o jedną rzecz, żeby nigdy z tej rzeki, z tego posłuszeństwa, bo tak naprawdę to chodziło o posłuszeństwo, o nic więcej, o posłuszeństwo Duchowi Świętemu, żeby z tego nigdy nie wyjść. Bo gdyby tylko wyszedł, to On by zrobił swoją wolę. Ale On po prostu był właśnie w Duchu Świętym. I dlatego pokonał każdy grzech. Grzech nie miał nad nim mocy. Pokonał każdy grzech. Był pełen Bożej obecności, pełen Ducha Świętego. I my do tego również jesteśmy powołani, abyśmy żyli zwycięskim życiem, abyśmy mogli żyć życiem uświęconym, to musimy być pełni Ducha Świętego, pełni posłuszeństwa, wykonywania woli Bożej, będąc prowadzeni przez Ducha Świętego. Sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić, dlatego powinniśmy się modlić. Kiedy zresztą doświadczamy jakiegoś takiego szczególnego dotyku, to myślę, że w naszych sercach takie jest pragnienie. Panie, żeby się to nigdy nie skończyło. Mieliście coś takiego? Panie, żeby się to nigdy nie skończyło. Chcę być Ci tak posłuszny zawsze. No nie zawsze tak wychodzi, ale do tego jesteśmy powołani, żeby wejść w tą rzekę i żeby płynąć. Żeby to, ta woda nas prowadziła, żeby Duch Święty nas prowadził w posłuszeństwie. A za to jest cena, dlatego że Panie, w tym wersecie w Hebrajczyków to jest napisane, jest powiedziane, że On modlił się, i Bóg go wysłuchał, dla bogobojności został wysłuchany. I jest powiedziany następny werset. I nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się sprawcą zbawienia dla tych, którzy mu są posłuszni. Niesamowicie ważna rzecz. Posłuszeństwo nasze Duchowi Świętemu. Sprawcą zbawienia nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy mu są posłuszni. Kochani, to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli posłuszni, chodząc właśnie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Ale nie chciałbym dzisiaj tego mówić, nawet nie miałem zamiaru tego mówić. Mówię to zupełnie poza planem, ale widocznie tak miałem powiedzieć. Kochani, a więc Pan jest czysty i chce dla siebie czystą oblubienicę. Jak On to robi? Tak jak mówiłem, że no, potrzeba ścisłej współpracy z Duchem Świętym, ale tutaj czytaliśmy w liście do Efezjan, że On oczyszcza swój Kościół przez kąpiel, przez Słowo Boże, tak? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. A więc zauważcie, kochani, że tutaj nie ma mowy o krwi. O krwi bezpośrednio, tak? Że tu jest jak gdyby inny proces oczyszczenia Kościoła. To jest oczyszczenie przez Słowo Boże. Pamiętacie takie fragmenty, kiedy jest powiedziane, Pan Jezus mówi, kiedy mówi o krzewie winnym w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Oczyszcza, tak, to słowo. Ale tu jest powiedziane w kontekście właśnie społeczności, trwania, ale popatrzcie, następny werset trzeci mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. To mówił do uczniów. Wiecie, uczniowie chodzili z Jezusem i oni byli w atmosferze Jego słowa zwiastowanego. Oni nie tylko słyszeli to słowo, oni oglądali to słowo. Jezus był tym słowem, ucieleśnionym słowem. Jezus był tym słowem. I oni oglądali, oni byli w tej atmosferze. Kochani, oni byli przesiąknięci tym słowem. To słowo dokonywało w nich niesamowitej zmiany. W tej atmosferze głoszonego, żyjącego, chodzącego słowa. I dlatego Pan Jezus mówi, wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. A pamiętacie inną historię, kiedy Pan Jezus mówił do Piotra, kiedy chciał umyć mu nogi. Piotr się bronił, Panie, nie, to ja ci powinienem, czy
absolutnie, ty nie możesz mnie obmyć. A on mówi, jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną. I wtedy Piotr mówi, Panie, to nie tylko nogi, ale całego mnie obmyj, nie? Się przestraszył biedny Piotr. A Pan Jezus mówi, nie, wystarczy tylko nogi. Dlaczego? Dlaczego tylko nogi? Dlatego, że oni byli już czyści, duchowo czyści byli, bo to jest duchowe znaczenie. To, co się brudzi, to co się brudzi. Tylko to, co się styka z tym światem. Przede wszystkim nasze nogi. Chodzimy po tej ziemi i to się brudzi, tak? I właśnie to się brudzi i to trzeba czyścić. To trzeba czyścić, ponieważ stykamy się z tym światem, stykamy się z tą rzeczywistością tego świata. Nie jesteśmy jeszcze wolni od grzechu, bo pełno tego grzechu wokół jest i możemy się zanieczyszczać, tak? I Pan Jezus mówi, wystarczy tylko te nogi. Wy już jesteście czyści, ale każdemu z was może się noga potknąć, czy każdy z nas, jak Boże Słowo mówi, jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika. A więc, kochani, generalnie Bóg oczyszcza nas przez swoje Słowo. Inaczej mówiąc, udoskonala nas albo przygotowuje nas w ten sposób, żebyśmy korygowali swoje życie i żebyśmy byli w tym właściwym miejscu, abyśmy mieli moc, po prostu siłę nie zgrzeszyć, nie grzeszyć. Moc słowa zachowuje nas od złego. Psalm 119, 9 wiersz mówi tak, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich. W sercu swoim przechowuję twoje słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kochani, w sercu przechowuję słowa, a więc napełniony słowem, jeżeli jesteśmy napełnieni Słowem Bożym, a powinniśmy być, każdego dnia trudno będzie, żeby mucha na rozgrzaną blachę siadła. Nie będzie tak. Będziemy pełni słowa, to grzech nie będzie miał tak łatwo dostępu do naszego życia. Kochani, gdy jesteśmy blisko Pana, gdy jesteśmy w tej Bożej obecności, wtedy Pan zaczyna nas również pokazywać nam pewne rzeczy, tak jak Izajaszowi pokazywał w 6 rozdziale. Kiedy zobaczył chwałę Pana, wtedy zobaczył swój stan i uświadomił sobie i nazwał swój grzech po imieniu, wiedział, że jest człowiekiem nieczystych warg. Podobnie wdowa w Sarepcie, kiedy Eliasz przyszedł do niej, kiedy dokonał się cud, ale po tym cudzie syn jej zachorował i zmarł, ona rzekła do niego, cóż ja mam z tobą, mężu Boży, przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Popatrzcie się, w Bożej obecności Eliasz był reprezentantem Boga. Ona zobaczyła po prostu swój grzech. Jakiś z przeszłości. Ale wiemy, że się to wszystko dobrze zakończyło. Więc kochani, Boża obecność sprawia, że człowiek robi jedną z dwóch rzeczy. Albo ucieka od tej Bożej obecności, albo po prostu oczyszcza swoje życie. Pozwala Bogu oczyszczać swoje życie. W liście do Koryntian w 14 rozdziale, w pierwszym liście Koryntian w 14 rozdziale czytamy o tym, że jeśli by wszyscy prorokowali, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły, wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Kochani, to jest coś niesamowitego tutaj. To, co przeczytałem właśnie, to jest coś, co myślę, że wielu pastorów, wielu odpowiedzialnych liderów marzy, aby tak było w jego kościele, żeby ludzie mogli powiedzieć, prawdziwie Bóg jest pośród was. Ale to nie jest tylko jak gdyby, jeżeli mówimy, że Bóg jest pośród nas, to tak naprawdę
takie rzeczy się będą działy właśnie. Wiem, że Pan objawia się w różnoraki sposób, poprzez cuda, poprzez znaki. Ale kochani, jeżeli są cuda i znaki, ale nie ma tego, co tutaj pisze, że człowiek upada na twarz i konfrontuje swojego życia z Bogiem, to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczny stan. Dlatego, że człowiek musi zobaczyć swój stan. Jeżeli nie zobaczy tego stanu, to jest to niebezpieczna sytuacja. Największa siła Kościoła to nie cuda i znaki, ale uświęcenie. To jest największa siła Kościoła. To najwyraźniejszy znak Pana dla tego świata. Oddzielenie od tego świata. Oczywiście cuda i znaki są konsekwencją uświęcenia. Jeżeli nie ma cudów i znaków, to prawdopodobnie nie ma też również uświęcenia. A jeżeli są cuda i znaki, a nie ma uświęcenia, to jest to bardzo zwodnicze. A więc kochani, nasze czasy, już kończąc, dlatego się rozgadałem, a mówiłem, że będę krótko mówił. Nasze czasy, jakby ten podział oddzielenia świętości od pospolitości zacierają. Nie nazywamy już grzechu po imieniu, na przykład homoseksualizm Biblia nazywa grzechem, a świat opcją. Pijaństwo Biblia nazywa grzechem, a świat chorobą. I tak dalej, prawda? Jest takie zmiękczanie i wydaje się, że jest takie zobojętnienie na sprawy świętości, czyli taka letność. Poluzowują się morale wokół nas, także to na nas też wpływa. I już w pierwszym wieku autor do Hebrajczyków pisze, że wy jeszcze nie opieraliście się do krwi w walce przeciw grzechowi. Już w pierwszym wieku właśnie. A powinni byli się po prostu opierać, czyli nie iść na żaden kompromis w swoim życiu, ale po prostu dać odpór grzechowi aż do końca. Nie pozwolić żadnemu kompromisowi. I kochani, również powinniśmy, bo to dotyczy naszego życia, tak? Ale również jest coś takiego, zauważam w dzisiejszych czasach, że niemodne jest dziś wtrącanie się w cudze sprawy, czyli jak gdyby reagowanie na sposób życia innych. Bo po prostu milcząc w imię jakiejś nienaruszalności, godności człowieka, albo po prostu naszej obojętności dajemy ciche przyzwolenie, aby mój brat czy siostra została usidlona w ten sposób. A Biblia mówi, że mamy napominać jedni drugich, aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Napominajcie każdego dnia jeden drugiego. Może dlatego, że jesteśmy nauczeni, że mamy najpierw wyciągać swoją belkę ze swojego oka, nie? A później iść bo drugiego. No i boimy się, no, albo inaczej, prawdopodobnie tej belki nie usuwamy i dlatego nie idziemy, żeby pomóc wyciągnąć to źdźbło. Ale kochani, jest to takie zmiękczanie, brak właśnie takiej bojaźni Bożej i takie zobojętnienie. Kiedyś pewien poeta Bruno Jasiński, polski Żyd, kiedy szedł na zsyłkę na Sybir, i wszyscy go opuścili, napisał: nie bój się wrogów, w najgorszym razie mogą cię zabić. Nie bój się przyjaciół, w najgorszym razie mogą cię zdradzić. Strzeż się obojętnych. Nie zabijają, nie zdradzają, ale za ich milczącą zgodą mord i zdrada istnieje na świecie. Kochani, to dotyczy również nas. Jeżeli ja widzę, że mój brat czy siostra jest w jakimś grzechu, to co powinniśmy robić? Napominać jeden drugiego. W miłości oczywiście, aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Tutaj to dotyczyło właśnie Żydów, kiedy milczenie i obojętność tak stały się cichym przyzwoleniem, aby mordowano miliony Żydów. I wszyscy o tym wiedzieli na Zachodzie. Czytałem w tej książce, którą żeśmy dostali za darmo w niedzielę. Wszyscy o tym wiedzieli, że są krematoria, można było zbombardować
Oświęcimiu. To było wykonalne, ale niestety była obojętność i przez to tyle ludzi zginęło. Ale kochani, czy Bóg jest obojętny, jak żyjemy my, kochani Jego dzieci? Nie, absolutnie nie. Bo to jest również Jego największa troska o to, abyśmy żyli w uświęceniu. To jest Jego wielka troska i On jest powiedziane, że Jemu zależy na tym, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. I jak On to robi? No wychowuje nas. W jaki sposób? Czasem nas karci, tak? Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Jak Boże Słowo mówi, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Tak jak to było w Ezechielu, kiedy Bóg zaczął sądzić naród Boży, powiedział, zacznijcie od świątyni, ale uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w tej świątyni. A więc ci, którzy przejmowali się tym stanem, którym nie był obojętny los, tych Bóg zachował, ci nie zginęli. Kiedy szedł anioł śmierci, oni zostali zachowani. Boże Słowo mówi, że właśnie w czasach ostatecznych wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych i błogosławieni ci, którzy piorą szaty swoje. Dlatego, że przed nami wesele baranka i Pan chce oblubienicę czystą, której myśli nie będą skażone od szczerego oddania się Jemu. Myślę, że to jest taki wstęp, bo temat jest bardzo, bardzo poważny i myślę, że jeśli chodzi o czystość naszego życia, to myślę, że nawet te kolejne tam wykłady, które pastor będzie miał, które mówią na temat, no różne tematy są, ale kiedy tak sprawdzałem, to właśnie to jest sprawa właśnie naszego serca. Tu jest gniew i przebaczenie, cudzołóstwo, krzywoprzysięstwo, zemsta. To dotyczy nas. To dotyczy sprawy uświęcenia, tak? W jaki sposób my reagujemy na to. Myślę, że to wszystko będziemy słuchać w następnych wykładach. Dlatego ja myślę, że to jest tylko taki wstęp, który tutaj zrobiłem, a niech Pan by dał, żebyś to nie był tylko wykład, ale żeby to głęboko gdzieś wpadło, choćby jedno słowo z tego, co powiedziałem, aby przyniosło Boże błogosławieństwo, abyśmy mogli Boga oglądać. Nie tylko kiedyś, ale każdego dnia. Abyśmy mieli otwarte oczy, abyśmy mogli mieć po prostu, nie mieć żadnej przeszkody, która by nam zagradzała Pana, ale żebyśmy mogli Go oglądać. Także niech nas Pan błogosławi w tym i niech nam pomoże, abyśmy żyli uświęconym życiem, uświęconym, czystym życiem każdego dnia. Amen.